Przepraszam. To pan? Przepraszam. Czy my się znamy? Przepraszam, czy mam okulary jak prawdziwy influencer, jak znany komentator, czy znany degustator jedzenia? Czy to są prawdziwe okulary influencera? Witamy was serdecznie z Ursynowa. Jesteśmy przy ulicy Belgradzkiej. Pierwszy z kebabów dzisiaj, który zamknie naszą kebabową mapę Warszawy w tej dzielnicy, to będzie Adana Kebab. Kultowe, znane miejsce przez wszystkich mieszkańców Ursynowa i nie tylko, bo niektórzy przyjeżdżają tutaj również z innych okolic. Jest godzina obiadowa. Idziemy, zajadamy. Godzina? Która? 11:27. Więc ja założę jeszcze raz moje okulary. Drugą destynacją dzisiaj będzie kebab Eleven and Pizza. Eleven, czyli 11, który jest na ulicy Nugat. Jestem jakbym na wakacjach siedział. Słuchajcie, bardzo szybko dostaliśmy, bardzo miła obsługa i bardzo szybko chłopaki nam to zrobili. Zresztą widzieliście, bo ten moment ucinania był widoczny. Pita na grubym, 28 zł. Kawał mięsa, kawał dania. Szpilbuś dostał na grubym. Zobaczcie, jak to się wszystko dymi. Mieszane mięso, mieszany sos. Jest ogórek, jest papryczka, jest mięso, jest delikatny sosik. Pewnie łagodny. Zobaczymy, jak w środku. Jogurtowo-czosnkowy, delikatny. Jeśli chodzi o smak, bardzo świeże mięso. Pita też idealnie przypieczona. Jest i kurczak, i wołowina. Wołowina bardziej charakterystyczna, mocniejsza w smaku i wydaje mi się, że ciut bardziej przyprawiona od kurczaka. Zobaczcie na proporcje. Tak to powinno wyglądać. 75-80% mięsa, reszta to są dodatki. Przychodzimy na kebsa, żeby zjeść mięso, a nie dodatki. Jeśli chodzi o surówkę, klasyk. Pekińska, jest pomidor, jest ogórek, jest też jakieś coś zielonego. Przypuszczam, że albo to jest rukola, albo to jest pietruszka. No i mięso. Mięso i jeszcze raz mięso. Ja jestem na tak, zdecydowanie. Po zjedzeniu połowy stwierdzam jedno, że ten w porównaniu z poprzednikami z ostatniego odcinka jest jednak szczebelek wyżej. Jakość tego mięsa, wielkość kebsa, fajny lokal, czytelne menu, sporo plusów. Gdybym mieszkał tutaj na Ursynowie, myślę, że bym tutaj wpadał, szczególnie, że jest to też lokal, gdzie możemy napić się piwa, zapalić shishę. Dwa dni mnie głowa bolała, być może dlatego, że tą shishę zmieszałem właśnie z innymi, bardziej płynnymi składnikami. Po takiej shishy, po takim oglądaniu meczu, browarkowaniu, taki keps wjeżdża jak dzik w sosnę. Najlepszego. Na każdym stoliku wewnątrz jest sosik, którym sobie możemy polać. To jest też dobre, bo ktoś lubi bardziej ostre, to sobie doleje więcej. Ktoś lubi łagodnie, to sobie doleje mniej. Ja sobie dolałem trochę, żeby zobaczyć, jaki jest smak. Jest ostry, też smaczny, to jest też ważne. Jest na bazie sambala. Łagodnie wchodzi, ale w drugie tempo uderza, jak Artur Szpilka. Ale nie jest taki turbo ostry. Jest taki, który pomógłby mi idealnie, gdybym tutaj był w sobotę rano albo w niedzielę rano. Proszę państwa, zdejmę okulary i powiem prawdę. Dla mnie pod względem smakowym, pod względem doboru sosów na bazie jogurtu, łagodny, ostry na bazie sambala i sami możemy sobie go dozować, to też jest fajne. Świeżość warzyw i jakość tych składników. Póki co Adana Kebab jako numer jeden na Ursynowie. 4,8 według mnie, sumując to wszystko, to jest odpowiednia ocena za tego kebsa. Dostaliśmy również sztućce, dobrze, to metalowe. Zabieramy do domu, bo jest deficyt. Nie, tak naprawdę nie zabieramy, ale fajne, że jest też opcja dla tych, którzy
chcą zjeść tego kebaba i się nie utytłać. Ceny oscylujące między 25 a 30 zł za tak duże porcje oceniam bardzo na tak. 80-85% mięsa. Ja przyjechałem tu po mięso. Wkleiłem się tutaj, zobaczcie, ja siedzę jakbym tutaj 20 lat przychodził, 20 lat co weekend siedział. Czuję, że się najadłem. Zjadłem, jak widzicie, do samego końca. Bardzo wysoko postawił poprzeczkę Adana kebab. Jedziemy jeszcze do drugiej miejscówki na Ursynowie. Zobaczymy, jak tam się to wszystko ułoży. Śmiało polecam Adana kebab, ale zostawiam jeszcze jakieś pole manewru dla kolejnych lokali. Jest tutaj przytulnie, mimo że jest około pewnie 2-3 stopni na plusie. Jest para. Zwróćmy jeszcze uwagę, że jesteśmy w samym centrum Ursynowa, przy ulicy Belgradzkiej. A dla tych, którzy chcą przyjechać i wypić piwo na przykład, dobra komunikacja jest zapewniona dzięki temu, że jest tutaj przystanek autobusowy. Malcużyńskiego 02. Weź przybliż zoomem, bo ja już ślepnę przez, wiesz, za dużo cukru jem. Obok jest znany i lubiany sklep z obuwiem Alligator. Ja jeszcze chwilę posiedzę, a wy możecie już jechać ze szpilbusiem do drugiego miejsca. Czerwona strzała zaparkowana, jesteśmy przy ulicy Nugat. Możemy tutaj też się udać do stomatologa, ale my idziemy do drugiego lokalu. Dzisiaj będzie to Kebab Eleven Pizzeria i Kebab Eleven, bo mają dwie specjalizacje. Wyglądam trochę jak Mati. Wiesz jaki Mati? Wiesz jaki Mateusz? Morawiecki. Morawiecki. Zobaczcie, zupełnie inna forma, bardziej zbity ten doner kebab. Wzięliśmy oczywiście mieszany i co jest ciekawe, że w menu możemy wyczytać, że serwują tylko mięso halal. To ważna kwestia, jeżeli ktoś jest wierzący. Sporo zielonego. Czuć ewidentnie, że jest to tą baraninę. Zupełnie inny smak od poprzednika, który testowaliśmy zaledwie kilka minut temu. Mięso, zielone dodatki i pita. Próżno tutaj szukać pomidora albo innych warzyw. Absolutnie do mnie przemawia. Cała ta pita jest bardzo fajnie, bo jest taka wilgotna. I w środku, dzięki temu, że to mięso jest też takie mokre i wilgotne, bardzo fajnie to smakuje. Jest to taki klimat bardziej właśnie, bym powiedział, jakiś taki arabski, turecki. To idzie właśnie w tym kierunku. Pojawił się też pomidor. I ten sos tutaj, wydaje mi się, że on jest taki od razu już mieszany. Czyli ma w sobie i wątek łagodny i ostry. Do tego turecka herbata. Więc jak ktoś lubi i pizzę, i kebsa, to może po prostu zamówić pizzę z mięsem z kebaba. Poziom bardzo wysoki w tym odcinku. Wygląda niepozornie. Jest taki mocno zbity, ale jakość tej baraniny jest naprawdę na tak. Wzięliśmy średni, zapłaciliśmy 26 zł. No naprawdę to mięsko jest top. Jestem totalnie zaskoczony jakością i wysokim poziomem dzisiejszego odcinka. Ten przybytek, Eleven Kebab and Pizza, jest napisany azerbejdżański i turecki. Znają się na kebabach. Nie wiem jak na pizzy, koledzy zamówili obok. Wyglądał niepozornie. Był fajnie skondensowany, zbity. Bardzo dobra jakościowo pita. Nie zachęcał, ale smak mięsa, jakość tej baraniny. Czuć było ten orient. Czuć było to, że to nie jest sztampowy, regularny kebab z takiej prostej budki. No i ogólnie forma przygotowania bardzo fajna. Mokra ta pita była w środku, dużo zielonych warzyw i mięso. Mięso i mięso. Do tego idealnie komponowała się ta herbatka turecka, która przy tej temperaturze nie dość, że spowodowała, że to mięsko sobie się delikatnie rozprowadziło tam w środku. Siadasz i automatycznie dostajesz tą turecką herbatkę. Mięso jakościowo, pita jakościowa, składniki jakościowe, fajny pomieszany sos, od razu mieszany. Tam były zdecydowanie kawałki sałaty, to chyba była sałata lodowa. Odrobina czerwonej cebuli i odrobina pomidora. Widzieliście, że dopiero później się do tego pomidora dokopaliśmy. Kwintesencją tego dania było mięso. Jego było najwięcej, ono było najbardziej aromatyczne, przyprawione i orientalne. Mały minusik, ale to jak gdyby nie jest wina samego jedzenia. Lokal jest mały, przytulny. Tak, i mało miejsc parkingowych. Musieliśmy zaparkować troszkę dalej przy jednym z bloków, bo nie było gdzie stanąć. I te dwa minusy, które nie są bezpośrednio związane z jedzeniem, ale jednak wpływają na całokształt oceny,
powodują, że dzisiaj minimalnie lepiej o 1/10 wygrywa Adana Kebab, ale zarówno Adana, gdzie daliśmy 4,8, jak i tutaj Eleven, gdzie dajemy 4,7. Są to absolutnie topowe miejscówki na Ursynowie. I w tym momencie, patrząc przez pryzmat wszystkich tych miejscówek, powiem jedno. Póki co Ursynów totalnie zjada Białą Łękę, jeśli chodzi o jakość kebabów, jakość tych lokali, no i przede wszystkim smakowitość, bo o smak tutaj się rozchodzi. No i odjeżdżam. Powiem tylko jedno. Lajki, suby i dzwoneczki. I jeżeli miałbym podsumować jednym gestem, jak było na Ursynowie, było tak. Moi drodzy, za chwilę zobaczycie tabelę, klasyfikację, jak to się wszystko tutaj na Ursynowie działo, ale zdecydowanie te dwa lokale śmiało polecamy. Możecie tu przyjeżdżać. Eleven, ulica Nugat, Belgradzka, Adana Kebab. Wątek osobisty, kolejną dzielnicą, którą odwiedzimy, będzie mój willowy Wawer. Największa dzielnica Warszawy pod względem powierzchni. A zobaczymy, jak będzie z jakością kebabów. Zatem ruszamy na Wawer, a Wy napiszcie nam w komentarzu, czy byliście w którymś z tych lokali i być może jakiś inny jeszcze kebab na Ursynowie skradł Wasze serca i Wasze podniebienia. Smacznie Was pozdrawiamy z Ursynowa. Do następnego razu. Cześć.